Co robię w piątki? Oglądam czołgi. Jej! I witam wszystkich ludziska ponownie tutaj Aplegat. I w końcu może ruszyć seria, która już trochę się na moim kanale nie pojawiła, a mianowicie piątek z czołgami. Czemu się nie pojawiła? Kiedy mam dużo powtórek, naprawdę dużo mam powtórek, lecz jednak Wargaming co chwilę aktualizuje WOTA. Mam powtórki z 9.5, 9.4, dobre powtórki, jednakże one nie pójdą z wersją 9.6. 9.6, nie chcą po prostu się włączyć. Dość niedawno zagrałem tą bitwę T150 i pomyślałem, że na piątek z czołgami może się nadawać jak raz, gdyż dawno ta seria się u mnie nie pojawiła. No dobrze, mapka to Redshire. Jak widzicie, głównie jak mamy tą mapkę, ja staram się tutaj na tych terenach działać, na tej górce, coś dobrego wyhaczyć. Czołg T150, cóż, przebicie, uszkodzenia 450, penetracja 61, nie jest bardzo dobrze, ale mnie to zadowala. Ten czołg, gdy dobrze trafimy w dany czołg, możemy mu zadać naprawdę spore obrażenia. Jak widzicie, na razie już przegrywamy 2 punktami, co nie jest najlepsze. Więc tak, pomyślałem też o tym, żeby zrobić oddzielną serię, na przykład Aplegatowe czołgi, w którym opowiadałbym o czołgu danym, jednym na odcinek, i na samym końcu opowiadania zagrał nim bitwę. Myślę, że to mogłoby być fajne, gdyż powtórki, no cóż, jak już mówiłem, niezbyt dobrze współpracują z nowymi wersjami. Tutaj zadaję pierwsze obrażenia KW-85 za 149. Tutaj próbowałem go znaleźć, ale schował się. Czekałem, aż wyjedzie. Tu wyjechał, ale niestety no, tylko wystawił lekko działko. Tutaj mamy V-kę, ale za wzgórzem, więc nie było sensu nawet tam celować. Tutaj patrzę z niepokojem na Sztuga i V-kę za tym wzgórzem, za tym pagórkiem. Gdyż jak razem na mnie wyjadą, mogę nie mieć szans, gdyż przeładowanie tego czołgu wynosi 13 sekund, o ile się nie mylę. Tutaj w tej powtórce nie mam czasu przedstawionego. Myślę, że około 13 sekund. I też przy okazji zobaczyłem, że tam jest TOG. No tutaj dostałem pierwszy strzał, następny strzał, ale oddałem KW trafienie kolejne. Łącznie trafiłem za 327. I tutaj już Sztuk. Bez problemu, nawet mu gąski ściągnąłem z tego, co widzę. I już mamy 478 obrażeń. I czekam, aż przeładowuje pocisk. Tutaj też nie starałem się nie wyjeżdżać, gdyż nie mam praktycznie połowy życia. I dość szybko mi odebrali, czyli trafili w, no cóż, w wieżę, w czułe punkty. I odebrali mi trochę tego. Jak widzicie, na razie przegrywamy i to dość sromotnie. Nie zapowiada się to dobra bitwa. Jak się skończy, nie wiem, nie powiem wam. Odbijcie do końca. No dobra. Nie chciałem odjeżdżać zbyt daleko tego kapa, gdyż wiedziałem, że to by się kończyło przegraną, a oni już kapują. Tu zobaczyłem Su-85 i kolejny strzał zadany 149. Nie wiem, dlaczego ten Su mnie zignorował. Jak na razie widzę, że mam je gdzieś, więc oddaję kolejny strzał. Ściągnąłem mu gąski, żeby się stamtąd przypadkiem nie ruszył, i czekam na przeładowanie. No i ktoś mi go dobił. Ale co tam. Okej, tutaj widzę, że zraszowali, że zaczynają raszować na ten punkt wrogie czołgi. Dlatego postanowiłem, że lekko będę się wychylał i wyjadę. Ale tutaj, jak widzicie, Cromwell, V-ka, kuszący posiłek dla T-150. Pierwszy strzał oczywiście pudło. Tutaj zacząłem sobie włosy wyrywać. Mogłem poczekać, aż
będzie mniejszy rozrzut. No ale cóż, takim jestem oto niecierpliwym człowiekiem. Okej. I postanowiłem właśnie tutaj wjechać, gdyż uznałem, że ta kromka i ta fałka będą tutaj na mnie nawracać, więc lepiej będzie tutaj między pagórkami się schronić i polować na T-34-85 widocznego w oddali. Tak, który mi zniknął. Cały czas patrzyłem się do tyłu, gdyż myślałem, że mi kromka wyjedzie na tyłek. Jednak tak się nie działo. Tutaj próbuję te T-34-85, jednak niezbyt mi to wychodzi. No i Churchill. Tutaj dość ta depresja działa, jest dość niska, jeżeli chodzi o T-150. Jednak nie jest niższa chyba niż KW-85. KW-85 ma tak niską depresję działa, że to jest przerażające. Według mnie KW-85 nadaje się tylko do miast. Jeżeli są jakieś pagórki, no to kiepsko. Kiepsko wychodzi granie tym czołgiem. Tutaj wyjechał Fałka. Wyjechał i został zniszczony przeze mnie. Pierwszy frag. Już zadaliśmy 811 obrażeń. I tutaj będę polował na tą kromkę, tam M4. Jak widzicie, sytuacja się raptownie odmieniła. Teraz my wygrywamy dwoma czołgami. Właśnie ta kromka coś tutaj kombinuje. Postanowiłem wyjechać na tą górkę. Może uda mi się ją, że tak powiem, dziabnąć za jakieś sensowne punkty. Ale cóż, uparła się. Nie będzie się pokazywać. Jednak zrobi coś dziwnego. Zacznie tutaj raszować. I wystrzeliłem za 483. Zadaje mi 933 obrażenia. I czekam na strzał. No ale oczywiście mi wzięli. Został ostatni czołg. Fałka. Z tego co tutaj widzę. Tak, Fałka. Która mi tu wyjechała. I cóż, ten Su-100 trochę niemądrze postąpił, tak wyjeżdżając na przysłowiową pałę. No ale cóż, kolejny strzał, pudło, tak, pudło, pudło. I fałka została zniszczona. I tak, to jest koniec, powtórki. Przechodzimy do wyników końcowych. Okej, no i mamy wyniki końcowe. Jak widzicie, zarobiłem 15655 srebra, jak się tutaj nazywa to, no, srebra dajmy na to, i 1158 doświadczenia. Tutaj jest trzeciej klasy, teraz ogień skuteczny i brutal, są czołgi, które zniszczyłem, spotowałem i tak dalej. Tutaj otrzymał ten Su-100. Duży kaliber i specjalista, 6 fragów. Gratulujemy graczowi OS-Trus-45 z Kanubeju. Zrobił 2053 obrażenia. I tutaj są statystyki. Właśnie, kredyty. Dobra, to są kredyty. No i dobra, no i tak wyglądała ta bitwa. Czas rozpoczęcia bitwy 20:28. Okej. Okay. Więc to tyle z tej bitewki. Ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że już piątek z czołgami ruszy, gdyż mam pomysł na nową serię, jak już mówiłem, aplikatowe czołgi, w którym będę wybierał jeden czołg z mojego garażu i o nim opowiadał, albo jeżeli kupię sobie jakiś nowy, to o tym nowym, albo z jakiegoś zestawu z garażu. Więc myślę, że to by było niezłe. Akurat pojawiło mi się parę nowych zabawek w moim garażu, o których chciałbym opowiedzieć, gdyż są to naprawdę fajne i przyjemne czołgi. No ale cóż, ja wam teraz z miejsca tego dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków bądź innych serii. Na razie, odmeldowuje się szeregowy czołgista Aplegat. Na razie.